You can never be ready for what's coming. And that's exactly what it will take. Idle threats are empty threats. Hej, siemano, witam was z tej strony Divioner, a to jest poradnik do gry Europa Universalis 3. Otóż w dzisiejszym poradniku zajmiemy się kwestią nowoczesnego państwa oraz przychodem misjonarzy. Jak dobrze wiemy, jeżeli mamy dość nowoczesne państwo, to innowacyjność kontra zacofanie jest na takim poziomie, że misjonarzy rocznie nam przychodzi prawie co nic, a im większa innowacyjność, tym bardziej oddalamy się od możliwości pozyskania jakiegokolwiek misjonarza. Mamy tutaj, widzicie, aż jeden rocznie, z każdym punktem innowacyjności więcej. Jak temu zaradzić? Otóż, żeby mieć nowoczesne państwo, być innowacyjnym oraz mieć też misjonarzy, musimy posiadać 27 technologię rządową, sprawdzałem ostatnio, więc 27 technologia rządowa pozwala nam na budowę tych wszystkich tutaj prowincji ze strefy rządowej, czyli kościół, sąd, agencja wywiadu, ratusz, szkoła wyższa oraz, co nas najbardziej interesuje, katedra. Dlaczego? Ponieważ katedra daje nam 500 rocznie misjonarza. Jeżeli mamy potężne imperium, możemy na przykład, nie wiem, mam potężne imperium i zajęliśmy, powiedzmy, całą tutaj, nie wiem, Afrykę, nie? To te prowincje są nam tak potrzebne, że nie bardzo. Tak, ino, żeby były. Ekspansja to ekspansja. Chęć posiadania, a nie nie co tam się znajduje. Oczywiście, bo to jest pewna kwestia tego, że musimy wybrać, co chcemy. Albo możemy tak. Do tych kresek możemy budować wszystkie ulepszenia prowincji. Zaś za tymi kreskami możemy wybrać tylko jedną. Jak widzicie, w tym przypadku mam tutaj centrum werbunkowe, co daje mi limit rekrutacji wojska oraz modyfikator lokalnej siły ludzkiej. I tak. I możemy sobie właśnie wybrać, co chcemy, w którą chcemy iść dziedzinę bardziej, bo możemy iść w fort, możemy mieć szósty fort, ale zaś nie będziemy mogli tych budować budynków. Ale jeżeli już mamy nowoczesne państwo, podbijamy kraje muzułmańskie, nie mamy wcale misjonarzy, mamy przychód zerowy rocznie, na przykład. Załóżmy, że jest zero rocznie. Czyli przeznaczamy najmniej wartościowe dla nas prowincje pod zabudowę rządową, czyli budujemy tych katedr masę, budujemy katedry i im więcej ich mamy, tym więcej rocznie dostajemy tych misjonarzy. No jest to 500, ale zawsze tam się da to uzbierać, tak żebyśmy mieli chociaż tego jednego rocznie. To już nas mniej więcej jakoś by zadowalało. Powiedzmy, atakujemy sobie państwo Algier, czyli Algierię inaczej, i ma tutaj tych prowincji trochę. Nie chcę się liczyć teraz oczami, nie? Ma ich trochę, załóżmy, że ich tam ma 6, nie? 6 prowincji, czyli potrzebujemy 6 lat, żebyśmy mieli misjonarzy na ich nawrócenie. No i w tym wypadku, jak mamy już tych katedr sporo, to po skończeniu wojny myślę, że będzie nas śmiało stać na zmianę wiary w tych prowincjach. To też przy okazji sobie powiemy, jak zmienić wyznanie w danej prowincji. Otóż musimy posiadać, jak zauważyliście, misjonarza. Jeżeli już posiadamy misjonarza innego, to klikamy prowincję, która ma wiarę inną niż jest nasza wiara państwowa. U nas jest kalwinizm, tak? Jest to naszą główną religią, zaś te inne są takie poboczne, ale my mamy nowoczesne państwo i ta tolerancja innych religii jest znacznie większa niż na przykład granic polską, jak gram. Jest tam tolerancja dla heretyków tak zwanych jest bardzo niska. Czyli klikamy na tę prowincję, jak posiadamy misjonarza, klikamy go po prostu wyślij i nic więcej. I on sobie tutaj działa przez dość spory czas. Jeżeli chcemy na przykład, żeby w takiej prowincji jak Algier, w takich państwach jak Algier zajmiemy kilka prowincji, jeżeli chcemy przyspieszyć szansę roczną misjonarza na sukces, to możemy przenieść kolebkę narodową w te rejony. Zademonstruję wam ten trik tutaj. Mamy
możliwość zmiany religii. Jeżeli przyniosą tutaj kolebkę, to prowincje tutaj mają wpływ na wszystko. Szanse powodzenia misjonarza również się zwiększa. I w ogóle wszystko, ta prowincja lepiej się rozwija. Ta prowincja lepiej się rozwija. Widzicie, wskoczyło nam w Markham do 12%, a było zaledwie 8. Widzicie, i w ten sposób możemy tutaj tak śmiało działać sobie. Tak więc myślę, że powiedziałem już wszystko na temat nowoczesnego państwa oraz problem z brakiem misjonarzy, ponieważ ja to doświadczałem już wielokrotnie i nie miałem tych, nie miałem możliwości właśnie budowy katedry, ale też niespecjalnie o tym wiedziałem, że daje takie, powiedzmy, bonusy jak misjonarze. Czyli nowoczesne państwo i misjonarzy rocznie zwiększyć możemy poprzez budowanie katedry na prowincjach. Tak myślę, że z mojej strony to by było na tyle. Jeżeli chcecie coś dodać od siebie, oczywiście są od tego komentarze, śmiało możecie pisać. I z mojej strony to by było na tyle. Trzymajcie się, czołem.